Z warszawskiego studia Empiku w ten dżdżysty wtorkowy wieczór. Witamy w składzie Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Mara Koteluk. I mamy dziś ogromny zaszczyt przedstawić Państwu nominowanych artystów w kategorii do nagrody odkrycia Empiku w kategorii muzyka. A są to? To wyjątkowi goście, nasi nominowani. Dzisiaj porozmawiamy z Luną, z Ochmanem, ze Szczylem, z Patrykiem i z Oxford Drama. To jest kolejność, w jakiej będziemy się z nimi łączyć. Oczywiście dodam jeszcze, że te odkrycia muzyczne to element bestsellerów Empiku. Już za tydzień, dokładnie 15 gala. W czasie tej gali poznamy również nie tylko tych, którzy sprzedali najwięcej swoich czy książek, czy płyt, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, ale także tych, których jurorzy uznali za interesujących i między innymi odkrycia Empiku to coś nowego, ciekawego w tym roku. No, rzeczywiście jesteśmy jednymi z przedstawicieli jury z Melą. Jest nas więcej, bo jest jeszcze Hania Rani, jest jeszcze Anna Maria Żurek i Dominik Sadowski z Empiku. Jesteśmy po posiedzeniu, dość burzliwym posiedzeniu jury. Tak, to była prawdziwa burza mózgów, podczas której musieliśmy naprawdę bardzo skrupulatnie przedyskutować walory każdego z nominowanych artystów, ponieważ no, jest to skład dość brawurowy, ze względu na to, że każdy z nich posługuje się innymi środkami wyrazu i porusza się w różnych obszarach estetyczno-stylistycznych. No i musieliśmy uruchomić tutaj jakieś swoje nadludzkie, intuicyjne moce też, żeby wskazać zwycięzcę, ale finalnie doszliśmy do wniosku, że każdy z tych artystów młodych zasługuje na większy rozgłos i my byliśmy bardzo dobrze osłuchani też z ich płytami. I każdy z tych albumów wnosi fantastyczne jakości. No właśnie, Marcin, coś nowego, tak, świeżego, ciekawego, tak. Szukaliśmy czegoś, czego być może nie było wcześniej. Warto też powiedzieć, że to są odkrycia, ale nie wszyscy są debiutantami, bo też nie o to chodziło, żeby to był koniecznie debiut w 2021 roku, ale też ktoś, kto nas zachwycił, zwrócił naszą uwagę i przez to chcielibyśmy pokazać Państwu te właśnie osoby, zaprezentować. Tak jak wspomniałem, za tydzień poznamy osobę, która będzie odkryciem 2021. Nagroda też jest piękna, bo nagrodą jest tak naprawdę drzewo, jabłoń, czyli rozgłos, czyli na platformie. W formach Empiku można wygrać, znaczy laureat będzie wypromowany na platformach Empiku w dość intensywny sposób, mówiąc prosto. A dzisiaj taki czat z jurorami, to tak trochę poważnie brzmi, czat z jurorami, ale chcielibyśmy Państwu przedstawić tych niezwykłych, utalentowanych, pomysłowych ludzi, o których mam nadzieję będzie głośno. No niestety sytuacja jest taka, że będziemy się łączyć z nimi online, bo najlepiej byłoby posiedzieć i popatrzeć sobie w oczy i posłuchać i pośpiewać, ale to jeszcze przyjdzie na to moment. Mamy tylko, tak, mamy bardzo niewiele czasu i mam tutaj ograniczenie czasowe na rozmowy. Ja mam mnóstwo pytań do każdego z nominowanych artystów, ale nie będziemy mogli rozwinąć chyba jakoś bardzo skrzydeł. No będziemy po prostu pytać tyle o jakieś takie najważniejsze rzeczy. No chcemy przede wszystkim pokazać, bo to jest tak, ja się zastanowiłam sama, sobie zadam pytanie, co taka nagroda człowiekowi robi, tak? Będącym na takim starcie, w cudzysłowie mówiąc. Jeszcze w tak trudnych czasach, nie? No i odpowiedź brzmi następująco i tutaj nie mam co do tego wątpliwości, że największą nagrodą dla artysty jest własna publiczność, ale żeby zbudować taki krąg odbiorców, no to potrzebna jest ta komunikacja, szczególnie w dobie tych rozwiniętych trendów cyfrowych, gdzie po prostu ilość informacji jest zatrważająca. Ja sama przyznam, że nie wszystko się do mnie przedziera, dlatego też gdy przygotowywaliśmy nasze propozycje jako jurorzy, przede mną się też odkryło mnóstwo naprawdę niezwykłych nazwisk i mnóstwo niesamowitej muzyki. No tak. I by tych oczywiście, tych propozycji było o wiele, wiele więcej. Najciekawsze, jeszcze wrócę na moment do tych obrad, że tam były sytuacje, w których przekonaliśmy nieprzekonanych siebie wzajemnie. To było niesamowite, że wymienialiśmy merytoryczne argumenty. Dodam również Państwu, że tak naprawdę nie wiem jak Ty, Mela, ale ja nie znam osobiście większości tych młodych ludzi, więc to też
niech to świadczy o tym, że podchodziliśmy do tego naprawdę profesjonalnie i patrzyliśmy tylko na muzykę, na to, co robią, w jaki sposób to prezentują i próbują nam to przekazać też. No więc dzisiaj takie krótkie rozmowy, przedstawienie tych ludzi, o których mam nadzieję będzie jeszcze głośno. Przypominam tym, którzy właśnie dołączyli, że to są nasi nominowani do odkrycia Empiku. Ja jeszcze chciałam, jeżeli mamy chwilkę, mamy. Chciałabym jakby podkreślić te różnice, o tym powiedział już Marcin, podkreślić różnicę między nagrodą, bo wszyscy wiemy, co to jest nagroda bestseller Empiku. To jest plebiscyt kulturalny, coroczny, w którym zasady głosowania na zwycięzców są bardzo, bardzo proste. To znaczy, my jako odbiorcy, gdy zakupujemy, nabywamy dzieło artystyczne, czy to książka, dzieło czy płyta, artystyczne, czy to film? Tak, czy to audiobook, czy czy no to muzyk, tworzymy czy razem płyta. Tę listę bestsellerów, czyli ta tak. Bestsellery to jest, jak sama nazwa wskazuje, coś, co się najlepiej sprzedaje. Natomiast tutaj trochę zdrapaliśmy farbę. Empik trochę postanowił pójść dalej, skorzystać z pewnej pomocy może jurorów właśnie i mamy tę oto niesamowitą grupę. Moim zdaniem ktoś wpadł na genialny pomysł, tworząc tę nagrodę specjalną odkrycia Empiku. To jest coś nieformatywnego, niekonwencjonalnego, co faktycznie jakby jest w stanie wpuścić trochę wiatru w żagle człowiekowi. Chętnie się dowiem, co jest potrzebne młodym artystom, zaraz zapytamy. Będziemy pytać. Naszych. Tak. Ja myślę, że możemy powoli przejść do przedstawienia naszych gości po kolei. Ta kolejność, którą tutaj, w której będziemy się łączyć z naszymi bohaterami muzycznymi, to powiedzmy możliwość, dostępność naszych gości, proszę się tu niczym nie sugerować absolutnie. Luna Ochman, Oxford Drama, Patryk Depan i Szczyl dzisiaj są z nami. Zaczniemy od Luny. Chciałbym przenieść się na Księżyc teraz. Dziewczyna, która po pierwsze jest zapracowana, bo dzisiaj z tego co wiem kręciła teledysk. Tak. Bardzo. Coś nowego się dzieje. Czy my się w ogóle słyszymy? Tak, słyszymy się. Fantastycznie. Luna przyznaje się do tego, że w jej muzyce są dźwięki kosmosu. To nieprawdopodobne. Wydała do tej pory jedną epkę po angielsku. To jest kilka utworów, które rzeczywiście ten kosmos nam przybliżyły. Całość jakoś tak wydaje się być bardzo spójna, interesująca co najmniej, plus to, co dzieje się wokół cały czas. Luna gra na skrzypcach, gra na fortepianie, sama pisze, sama komponuje między innymi. No i zajmuje się astrologią, wyczytałem też trochę. Modą interesuje się. Dobrze, tak? To teraz chciałbym cię zapytać, skąd pomysł wykorzystania dźwięków kosmosu w muzyce rozrywkowej? I jak, to pierwsze pytanie, a drugie później, jak ty byś to w ogóle zaklasyfikowała, tę muzykę? Załóżmy osobom, które cię nigdy nie widziały, nie słyszały, nie znają cię, co byś im powiedziała? Jaka jest twoja muzyka? Ale zacznijmy od dźwięków kosmosu. No to w ogóle dobry wieczór, przywitam dobry się wieczór. Z wami wszystkimi, bardzo mi jest miło. Ja bardzo interesuję się właśnie kosmosem i czuję bardzo dużą jego bliskość. Czuję jakieś takie połączenie wewnętrzne z kosmosem, a zwłaszcza z Księżycem, stąd mój pseudonim. I dlatego wpadłam też na pomysł, żeby połączyć gdzieś to moje zainteresowanie z muzyką. Kosmos jest o tyle po prostu ciekawą przestrzenią, aż nie zgłębioną, że jest w nim bardzo dużo, mnóstwo przeróżnych dźwięków. Każda z planet, meteoryty, gwiazdy wydają różne dźwięki, szumy, które są naprawdę bardzo, bardzo interesujące i w bardzo różny sposób też wpływają na nas i na to, jak postrzegamy te dźwięki. To są bardzo często takie ambientowe brzmienia, jednostajne, które naprawdę potrafią nas przenieść w zupełnie innego stanu emocjonalnego. I dlatego uważam, że jest to ciekawy zabieg, wplatanie tego typu dźwięków do piosenek. Też staram się to łączyć na przykład z treściami, które chcę przekazywać. Na przykład w piosence, która gdzieś opowiada o miłości, wplatam dźwięk planety Wenus, która myślę, że symbolicznie też gdzieś dopełnia ten utwór. W prawie każdym moim utworze też ten dźwięk Księżyca gdzieś w tle on rozbrzmiewa. Mogę też zdradzić, że w nowej piosence, która niebawem się ukaże w singlu w języku polskim, jest dźwięk Tesli, użyty, samplowany, który w języku migowym
śpiewa Luna w zasadzie, odtwarza słowo Luna. Także lubię po prostu bawić się w ten sposób i czerpać z tego kosmosu, bo jest to naprawdę przepiękna przestrzeń, bardzo też symboliczna i metaforyczna, i w ten sposób też lubię patrzeć na swoją muzykę. To jest bardzo... I też jakbym miała ją określić, tak? Tak, tak. Ja, mów dalej, za chwileczkę cię popytam jeszcze. Chciałam przejść tak w miarę płynnie do drugiego pytania, jakbym miała właśnie określić jakoś ten typ muzyki, który tworzę, to gdzieś już kiedyś powiedziałam, że to jest taki pewnego rodzaju kosmiczny pop. Bo z jednej strony jest to muzyka popowa, są to melodie wpadające w ucho, z drugiej strony jest tam sporo elektroniki, też i alternatywy, no i właśnie te dźwięki z kosmosu są tam obecne i dostrzegalne. Czyli kosmiczny pop. Cosmic pop. Cosmic pop. Space pop. Luna, wiesz, a powiedz mi jeszcze a propos tej Tesli, czy to ty rejestrujesz te fragmenty? To ty zarejestrowałaś dźwięk Tesli? Czyli stałaś po prostu z mikrofonem przy po prostu włączaniu się silnika Tesli i zarejestrowałaś tak ten dźwięk? Czy po prostu gdzieś zasałaś ten sample z internetów? Akurat tego nie, bo niektóre dźwięki sama rejestruję, na przykład jak śpię, to nagrywam się, nagrywam swoje sny i różne dźwięki, które wydaję podczas snu. A co mówisz przez sen? No to jest często to jest język węży, to są naprawdę bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Ja też lunatykuję, więc trudno mi powiedzieć, ale bardzo ciekawe rzeczy z tego wychodzą, więc te rzeczy rejestruję. Natomiast dźwięk Tesli po prostu znalazłam w takiej składance, tak samo NASA na przykład wypuściła taką składankę dźwięków różnych planet. Znam te Czyli możesz jest jakaś baza danych, której można korzystać i ty stamtąd bierzesz te dźwięki, jak to jest? Czy możesz użyć sampla, tak, akurat. A powiedz, czy wysłałaś swoją piosenkę Elonowi Muskowi? Wysłałam mu nawet całą swoją płytę. I właśnie też mogę zdradzić, że kolejny mój singiel najprawdopodobniej będzie miał taki też tytuł, Elon Musk. Będzie to taki ukłon też trochę właśnie w stronę kosmosu i tego mojego połączenia, ale płytę dostał i plan jest taki, żeby wysłać ją gdzieś w kosmos, w przestrzeń kosmiczną. Mam nadzieję, że w tym roku mi się to uda. No właśnie, to ja będę miała do ciebie teraz pytanie a propos Elona Muska, bo nie wiedziałam, że to jest taka postać, która cię fascynuje. Trzeba przyznać, że taka kontrowersyjna postać, tak? Jakby on jest już uważany za szaleńca, no, lub no, takiego genialnego wizjonera, tak? Który wprowadza nas jakby w nowy etap, naszą cywilizację w nowy etap. Co ty sądzisz o Starlinkach? Czy obserwowałaś przeloty Starlinków podczas lockdownów w poprzednich latach? Tak, aczkolwiek jeśli chodzi właśnie o postać Elona Muska, to może nie tyle on jest jakąś moją inspiracją i tyle na tyle, on jest bardziej jakąś taką postacią, do której po prostu gdzieś tam się odnoszę, bo nie powiedziałabym też, że to jest moja inspiracja. No dajesz tytuł piosenki jego nazwiskiem, to wiesz, to już mocna rzecz. To jest bardzo ciekawe właśnie, że... Nie. Że właśnie nie wiadomo do końca... Jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo do końca właśnie, czy Elon Musk robi dobrze, że dostarcza nam wszystkim, jako osobom ludzkim, internet. Czy jakby ta sieć Starlinków spowoduje kryzys obserwacji nieba, bo tak się też wypowiadają różni naukowcy na ten temat. Ale powiedz mi teraz tak, czy ty nagrywałaś dzisiaj klip? Tak, to prawda, dzisiaj nagrywałam gościnny klip z Marii, który ukaże się właśnie w ten piątek. Mam taki dosyć pracowity tydzień, bo też w ten czwartek wychodzi mój singiel i teledysk Justyną Staszkowską. Super. Justyna Staszkowska doceniła twój, ale wiesz to rzeczywiście, bo Justyna też, zresztą Justyna miała kiedyś piosenkę Kosmiczna Rewolucja, więc to coś, nawet coś tam jest. No rzeczy. Ten temat kosmosu też widzę, że łączy. Powiedz, jakie masz plany, bo słyszałem, że epka po angielsku była, ale szykuje się jednak ukłon w kierunku polskiej publiczności. Tak, to prawda. Ja w ogóle muszę przyznać, że nigdy w zasadzie nie miałam planu tworzenia w języku angielskim.
zaczęłam w języku polskim tworzyć, dopiero gdzieś później pojawiła się taka możliwość i gdzieś można powiedzieć, że jakoś świat mnie zauważył i postanowiłam na fali sukcesu z kampanią Equal właśnie stworzyć tę epkę, otworzyć się gdzieś na te rynki zagraniczne. Natomiast docelowo powstaje płyta w języku polskim, która ukaże się już w kwietniu. I będzie jakby będzie całkowicie w języku polskim. Super. Tak. My się poznałyśmy w 2020 roku. Jeszcze pamiętam, że to był taki moment, w którym poprosiłaś mnie, żeby używać twojego pseudonimu artystycznego Luna, ale to był taki moment, mam wrażenie, gruntowania się tego pseudonimu. Dobrze pamiętam? Tak, to prawda. Tak. Właśnie poprosiłam cię wtedy, żeby przedstawiła mnie Luna, ale Luny tak naprawdę jeszcze nigdzie nie było wtedy w streamingach czy w internecie. Był to taki moment, kiedy właśnie gdzieś się rodziło się to wszystko jeszcze we mnie. I przebyłam jakąś taką drogę, mam wrażenie, i połączyłam się z tym księżycem na dobre. Znaczy dla mnie od pierwszego momentu, od kiedy posłuchałam twojego albumu i pamiętam, że to był kwiecień 2020 roku, to mógł być kwiecień 2020 roku, czyli twardy lockdown. Mogłam wtedy 60. dzień na przykład już być uziemioną w domu, tak jak my wszyscy wówczas. I pamiętam, że dotarła do mnie twoja płyta i ja jej posłuchałam, nie wiedząc o tobie nic. I mnie bardzo to, wiesz, zainspirowało, jakby ten twój cały świat, który budujesz i ten twój język, który jest dopracowany i jest to w ogromnej mierze magnetyzujące. I też tutaj państwu zdradzę, że pod koniec sierpnia tego samego roku, czyli 2020, gdy rynek koncertowy legł w gruzach, to było mniej więcej epicentrum tychże gruzów. My z Olą miałyśmy okazję zaśpiewać razem na scenie jedną z moich piosenek i to też było jakieś takie bardzo mistyczne, piękne przeżycie. Tak to wspominam, tak to będę wspominać na obrzeżu śmierci. Tak sobie też myślę, słuchając. Absolutnie pięknie wspominam to wydarzenie, też to był utwór Dlaczego drzewa nic nie mówią, tak. O takim jakimś pięknym połączeniu z naturą i w ogóle z otaczającym światem i bardzo, bardzo magicznie wspominam gdzieś tam. Czy byłabyś w stanie powiedzieć jednym zdaniem, chociaż to trudne, zdaję sobie sprawę, że mamy te 10 minut, ta twórczość twoja jest taka wielowątkowa też, chociaż oczywiście mająca jakiś motyw przewodni, natomiast gdybym jednak chciał zapytać się, czy na przykład nawiązania do Islandii są przypadkowe? Gdzieś jakąś Islandię wyczuwam w tej twojej muzyce, jakoś tak gdzieś odpływasz czasami w jakieś odległe kulturowo i nie tylko rejony. To ciekawe, bo moim marzeniem jest nakręcenie klipu na Islandii i to chciałabym tam pojechać. Właśnie czuję jakieś takie wewnętrzne połączenie z tym miejscem, że ciągnie mnie tam, ale nigdy niestety jeszcze mi się nie udało tam dotrzeć, ale jakie było pytanie w jednym zdaniu? Powiedz mi tak naprawdę, co jest najważniejsze, co byś chciała powiedzieć, przekazać swoją muzyką odbiorcom? Jesteś w stanie powiedzieć to jakoś krótko, co jest motywem przewodnim twojej twórczości? Marcin, zadajesz po prostu tak trudne pytania. Ale ja na przykład trochę podpowiem, bo widzę, że kontakt z Matką Ziemią, szanowanie Matki Ziemi, trochę idziemy w tę stronę też, że dbajmy o siebie bardziej, kochajmy się, jesteś w stanie uprościć do takich stwierdzeń swoje zamiary związane z muzyką? Ja myślę, że też bardziej połączenie ze swoimi emocjami, ze swoim wnętrzem, to jest bardziej kluczowe, bo też moja muzyka jest bardzo emocjonalna i bardzo wypływa też z mojej głębi gdzieś, dlatego myślę, że bardziej jednak emocje i uczucia, połączenie się ze swoim wnętrzem, po prostu wsłuchanie się w siebie, w swoje emocje, w swoje pragnienia, w swoje lęki też, bo bardzo dużo moich otworów też gdzieś porusza temat strachu, który w różny sposób odczuwam, w różny sposób przeżywam i w różny sposób z nim sobie radzę. Także myślę, że... Luna. Temu właśnie służy sztuka. Musimy powoli kończyć już naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że
Zaprosisz nas na jakiś koncert niedługo, na koncert premierowy no, swojej płyty. Był, słuchaj, taki duży koncert parę tygodni temu. Trzymamy kciuki za koncert premierowy w kwietniu. Mamy na ciebie oko bardzo, i bardzo po prostu powodzenia i tych klipów na Islandii nie jednego, lecz kilku. Dziękuję, ale jeszcze was zaproszę, bo mam koncert w marcu w Warszawie, 10 marca, to was zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. A gdzie? To będzie można w Warszawie, w Progresji, będzie można usłyszeć przedpremierowo kilka utworów z polskiej płyty. To proszę przybywać na ten 10 koncert. Marca, Luna, nasz pierwszy dzisiejszy gość. To czat z naszymi nominowanymi do Odkrycia Empiku. Za nami Luna i przenosimy się do teraz do mężczyzny, do Ochmana, który jest z nami. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Cześć Krystian. Cześć Krystian, cześć. Cześć. I dużo głośno o tobie ostatnio. Chyba dobrze, nie? Chyba dobrze. Właśnie, Krystian jest facetem, który cały świat pędzi do Hollywood, chce robić karierę tam, a Krystian zostawił Amerykę i przyjechał do Polski, żeby nagrać płytę i zrobić u nas rozgłos. Idzie mu całkiem nieźle. Ale z tego co wiem, nie do końca przypada za słoweńskimi przebojami typu Czerwone Korale. Nie, no przypadam. Ja tak, ja uczę się na, no jestem na, w szkole muzycznej i tam często na pierwszym, drugim roku w akademiku grali często takie utwory sobie na akordeonie, na różnych innych instrumentach i trochę tego mi przejadło. No, lubię te utwory, ale często słuchałem. Wychowałeś się w Stanach Zjednoczonych, teraz tworzysz w Polsce. Czy tamta kultura pomaga ci w początkowym realizowaniu swoich celów na tym etapie, na jakim teraz jesteś? Ten amerykański upór, konsekwencja, ja nie wiem, tak sobie staram się skojarzyć. Czy to, że mieszkałeś w Stanach, pomaga ci teraz? A myślę, że w jakimś sensie to tak. Wielka taka różnica między takim życiem w Ameryce i życiem tutaj w Polsce. No, ludzie w Stanach, bym powiedział, są bardziej otwarci. Lubią częściej próbować, jak czegoś im się nie podoba, to nie mówią, że od razu, że nie spróbują. No, ludzie są różni, to po prostu zależy. Są ambitni ludzie tu i są też nie. Wszystkie kraje mają takie ludzie. No, moja droga tak zaczęła po prostu stamtąd nie wiem, tak rozkręciłem się tutaj akurat, to nie znaczy, że jakoś życie tam w Stanach mi o wiele więcej dało niż tu. Dużo mówisz po programie, po Voice of Poland, o swoich planach, ale co tak naprawdę, dużo mówisz o tym, że znalazłeś swoją drogę, że teraz wiesz, co chcesz robić, że teraz wiesz więcej. Jaki jest twój plan, jaka jest twoja droga, plan na twoją drogę na najbliższym czasie? No poza tym, że wydałeś płytę, to cały czas dużo się dzieje. Dużo mówi się o potencjalnym udziale w konkursie Eurowizji, ale oczywiście na razie mówimy o polskich preselekcjach. Ale co ty byś chciał robić tak naprawdę? Ty jako Krystian Ochman, co ci gra najbardziej? No chyba nagrywania utworów w studiu mi najbardziej odpowiada. Też czuję, że moje miejsce jest na scenie. To będzie zawsze zależało od repertuaru, ale no ogólnie najwięcej ilości moich możliwości właśnie są tutaj w Polsce i próbuję tak spokojnie iść krok za krokiem. Mhm. Pierwsza płyta już za tobą. Czy program, w którym brałeś udział, nauczył cię jakiejś twardości, konsekwencji? Jak sobie radzisz z krytyką na przykład? O tej ostatniej sporo. Ja jestem otwarty na krytykę. Częściej ma większe znaczenie krytyka od moich bliskich, szczególnie od mojej mamy, bo wiem, że w 100% są ze mną szczerzy i szczerze mi mówią po prostu zawsze, jak czegoś im nie podoba, to mi mówią i myślę nad tym, jak to poprawić. Ale przechodzenie Voice'a chyba nauczyło mi, czy miałem ludzi tam, którzy mnie pomagali z takim większym asertywnością na scenie.
No, Szpak właśnie mówił mi często o tym, żeby nie bać się właśnie swoich nut i swojego repertuaru, że jestem w stanie, jak technicznie wyrobię się, to dużo się dzieje po prostu w głowie. Jak myślisz, że nie uda ci się, to na pewno się nie uda. Tutaj widać amerykańską kulturę. Amerykanie zawsze do przodu, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Nie? To są święte słowa. To jest święte słowa, oczywiście. Krystian, jeszcze tylko jedna rzecz. W jakim gatunku słyszysz się najbardziej? Jaki gatunek muzyczny jest ci najbliższy? Do serca. Już wchodzę, przepraszam. Ostatnie pytanie ode mnie. Dla mnie to... Szczerze nie mógłbym powiedzieć, bo wszystko tak teraz mi odpowiada. Są niektóre gatunki, które chciałbym częściej robić, częściej próbować, na przykład no, ten trap, rap. Dalej nie myślę, że jestem w stanie rapować, ale tak trochę popróbować na trapowym bicie śpiewać klasycznie albo w szybszym tempie zaśpiewać, żeby miało taki podobny efekt. A też chciałbym wrócić na przykład do muzykali, bo w liceum często tego robiłem i od czasu, jak tutaj przeprowadziłem, to o wiele mniej tego robię. Trochę mi tego brakuje. Też żeby po prostu... No ja mówiłem o tym, jak tworzyłem pierwszą płytę. Chciałem, żeby było różnorodne i chciałem eksperymentować trochę z innymi gatunkami. Są niektóre, które chciałbym jeszcze... Jakaś przerwa w połączeniu. Przerwa w połączeniu? Coś przerwał. Tak, jesteś? Jesteś z nami. Tak. Ponieważ mam jeszcze... Tak, to jeszcze chcesz coś dodać, tak? A propos właśnie tych eksperymentów z Po prostu, gatunkami? Dajesz w niektórych innych gatunkach na przykład jeszcze popróbować z jazzem, ale wszystko mi teraz odpowiada. Chcę próbować po prostu. Teraz masz taką dobrą energię, wiesz, twórczą, dzieje się wokół, chce mu się, widać, że jest no taki właśnie. Pozytywny bardzo, tak. Że ten głos, aż go rozpiera ta energia, żeby tworzyć coś nowego, szukać i właśnie niech w tym cię, jakby chcecie, tym wspieramy cię, nie daj się, walcz o swoje i rób swoje, tak jak powiedziałeś wcześniej. Ja mam tyle pytań, Przepraszam, które Mela, nie padną. Nie, właśnie, to, jeszcze mamy 3 minuty na spotkanie z Krystianem, więc wiesz, jeszcze Krystianie. Tak, przepraszam. Ja mam do ciebie pytanie, ponieważ posłuchałam dziś twojej piosenki River i to jest utwór, który powstał specjalnie jakby, tak, na konkurs Eurowizji. Czy to jest piosenka, która została napisana z tą intencją, żeby właśnie trafiła tak, do tych preselekcji, które się zbliżają wielkimi krokami, prawda? Tak, specjalnie stworzyłem numer, żeby pasował do Eurowizji. No, tak naprawdę tylko na tą okazję. Jakbym mógł, to może bym wziął jakiś inny, wcześniejszy utwór, ale to nie miało za dużo sensu dla mnie. Chciałem już czegoś nowego. Coś, co miało najbardziej taki no, eurowizyjny klimat, atmosferę taką. Czyli preselekcję do konkursu Eurowizji, tak to się mówi? Konkurs tak, Eurowizji. Tak, najpierw polski koncert, w ramach którego zostanie wybrany 19 lutego. Tak, 19 lutego i zobaczymy, kto pojedzie. Ja się tak trzymam do ciebie kciuki, żebyś znalazł tę drogę swoją. A jeszcze chciałam zapytać o to River. A kto napisał tekst? Ty piszesz swoje teksty? Piszę swoje teksty, ale akurat na tym utworze to współpracowałem z takim Ashem, które pochodzi z UK. Mhm. Razem usiedliśmy do tego i razem stworzyliśmy ten tekst. Okej, ale na twojej płycie są twoje teksty, prawda? Tak, są moje teksty. Ja nie mam takiej predyspozycji do pisania takich ładnych tekstów, ale te wszystkie teksty przechodzą ode mnie, to są moje myśli i ktoś tam siedzi ze mną, współpracuje ze mną, żeby lepiej poukładać te słowa. To jest zawsze prościej właśnie, jak jest ktoś, z kim można wymienić myśl. To... Na pewno to pomaga, bo jak język polski nie jest moim pierwszym językiem, no chciałbym, żeby to jak najlepiej zabrzmiało. To nie jest, że ja komuś daję temat i oczekuję, że wróci do mnie z już zrobionym tekstem.
Tak, tak. Ja pytam cię właśnie dlatego, że mało o tym wiedziałam, właśnie o tym aspekcie ciebie. No ja ci życzę z całego serca powodzenia tego 19 lutego. No i w ogóle jestem ciekawa twoich planów koncertowych, trzymam mocno kciuki. Zapraszaj nas na swoje koncerty. Zapraszam, dziękuję. Ważny moment. Bardzo dziękujemy. Zostań z nami jeszcze, bo to nie wszystko. To jest czat z naszymi nominowanymi do odkrycia i z jurorami, czyli z nami. Jesteśmy przedstawicielem jurorów, jeżeli ktoś z Państwa dołączył. Decydowali razem z nami jeszcze Hania Rani, Anna Maria Żurek i Dominik Sadowski. A teraz to też tak trochę amerykańsko będzie przez chwilę, ale to tylko z jednego powodu, myślę. Polska Floryda. Tak mi się kojarzy, Polska Floryda. I przenosimy się już do uśmiechniętego, młodego człowieka, człowieka, który zwraca swoją uwagę. Mela, przedstawisz nam oczywiście kolejnego gościa. Naszym kolejnym rozmówcą, wspaniałym młodym artystą jest Szczyl. Szczyl, cześć. Siema. Tu masz takie, widziałem wieszaki właśnie, wiesz, czy powiedz, bo ja sobie też chcę kupić takie wieszaki i się zastanawiam, czy się kurzą ubrania na nich, czy lepiej schować do szafy, co jest lepsze. Wiesz co, ja miałem za małą szafę, dlatego sobie wziąłem takie wieszaki. To jest Polak potrafi, stary. A to jest wygodne, nie? Bardzo wygodne. Widzisz po prostu, co się dzieje. Tak. Ale czy, poczekaj, czy ty układasz, odpowiedz mi na to pytanie, ciuchy kolorami? Nie, a tak wygląda? Nie, no tak, ale ciemny kolor dominuje. Zielenie dominują frontem. Natomiast już miałam okazję o tym wspomnieć, ale to powiem też Państwu, że posłuchałam takiego bardzo ciekawego wywiadu Szczyla z Winim i ty opowiadałeś tam o tym, że jednak żeby troszeczkę postawić kres tym destrukcyjnym praktykom przemysłu tekstylnego, to jednak lubisz po prostu sobie kupić ciuch second hand. I to jest moim zdaniem mega, mega super. Ja też jakby też to robię. Ja wiem, to nie są muzyce, ale dowiedziałam się o tobie wielu naprawdę fajnych, ciekawych rzeczy z tego wywiadu. No a dzisiaj będziemy rozmawiać, wiesz, o twojej nominacji, o twojej wspaniałej płycie Polska Floryda i również o tym, chciałabym, żebyś o tym więcej powiedział nam, o tym, że ruszasz za chwilę w trasę koncertową, a właściwie już zagrałeś ten koncert, prawda? Może chyba. 5 lutego. Ruszyliśmy, no w Katowicach zaczęliśmy, tam gdzie się urodziłem. To jest twoje miasto rodzinne? Znaczy tam się urodziłem, dosłownie to jest, urodziłem się tam i gram tam koncerty, to jest jedna rzecz, którą tam robię, ale no niesamowite rozpoczęcie trasy, nie? Mieliśmy energię taką niespotykaną, ja kocham te wydarzenia, które mamy swoje takie koncertowe, bo energia tych ludzi i ta mieszanka w ogóle młodych ludzi i ludzi starszych, starszej daty, starszej szkoły, że bawią się razem rozmawiają łyse głowy z głowami pełnych włosów, wiesz. Super. Widzisz to ze sceny? Nawiązujesz do tego jakoś? To jest też połączenie różnych światów, nie? Ale teraz w jakim miejscu, w jakim momencie twoim zdaniem jest hip-hop teraz w Polsce? A nie, wydaje mi się, że w ogóle hip-hop jest teraz w momencie takim bardzo rozwojowym, że to jest fajna muzyka, gdzie można implementować mnóstwo z wszelkich gatunków, więc wydaje mi się, że hip-hop jest na takim swoim szczycie rozwoju w aktualnym momencie, że ludzie też sobie otwierają głowy, że to już nie jest ta taka stereotypowa, zamknięta jakaś, nie wiem, kostka, w której są tylko yo-yo, hip-hoperzy, nie? No właśnie, ty łamiesz jakąś konwencję i to jest super, że to nie jest taki stereotypowy hip-hop, mówię o twoim albumie, tylko jest tam po prostu, są takie nuty, takie jakieś pierwiastki, które świadczą o tym, że po prostu jesteś w jakiś sposób niekonwencjonalny. I chciałam cię tutaj zapytać o to samo, co pytałam Krystiana. Właśnie jak to wygląda? Ty wszystkie swoje teksty piszesz sam? Tak, no. Tak. Krzyściusieńko. Krzyściusieńko? Krzyściusieńko, jak a leci. Powiedz mi, a czy ta trasa koncertowa, która się rozpoczęła teraz na początku lutego, to jest twoja pierwsza trasa koncertowa z tym materiałem? Tak. Tak, to jest w ogóle moja pierwsza trasa koncertowa w życiu. Ale kilka wydarzeń w tym roku było, nie? W 2021 zagrałeś kilka koncertów, zdaje się, takich pierwszych. I wraca ta energia, inspiruje do dalszej pracy? No jasne, że inspiruje, to wiesz, to jest takie, nie, no to jest nowość. Pierwszy koncert, pamiętam, w życiu zagrałem na tym Tauronie Nowa Muzyka.
I no, Jezu, ja nie pamiętam swoich tekstów, jestem z tym szczery wobec siebie i ludzi, że generalnie mam problem taki, ale właśnie to daje taką fajną komunikację i linię tego, że coś się może wysypać, ale wspólnie to naprawiamy i to jest chyba najfajniejsze w tym, że to jest takie żywe, nie? A jak na gali dasz radę, powiedz, bo gale to są, wiesz, zdaje się, że nie bardzo przepadasz za galami. A nie wiem, czy przepadam, nie byłem jeszcze na żadnej gali. To się okaże, może się okaże, że, tak, że się właśnie, znajdzie, że swój słuchaj, żywioł. Tak. Że jestem galowym szczerze. Wiesz, ale chciałam powiedzieć a propos tego, że no, bardzo ci zazdroszczę tego momentu, bo jakby domyślam się i troszkę pamiętam ze swojego życia, jakie emocje temu towarzyszą. I to tak naprawdę jest bardzo, wydaje mi się, ważny moment. Czyli to jakby się teraz dzieje, tak. Początek jakby... Początek tego rozkręcenia się w tych koncertach, jakby to doświadczenie bezpośredniego spotkania z własną publiką, no to jest coś magic. Jakby myślę sobie, że fajnie masz, bardzo, i zaproś nas na te koncerty. Gdzie gracie kolejny koncert, powiedz? Poznań od razu Wrocław potem. A to widziałam, Tama, tak? Tama w Poznaniu. Dokładnie, no. Czy oprócz oczekiwania na werdykt, powiedzmy, i planowania koncertów, coś jeszcze muzycznego dzieje się w twojej głowie? Coś planujesz, coś tworzysz cały czas do szuflady? Czy jak u ciebie wygląda u ciebie sprawa z bieżącą twórczością i z pomysłami na przyszłość? Znaczy wiesz, dla mnie tworzenie w ogóle jest pracą nieustanną, taką 24/7. Nie da się od tego uciec, bo twój mózg zawsze pompuje nowe pomysły, niezależnie co zobaczysz, czego nie zobaczysz. Co pomyślisz, więc nie wiem, czy da się sobie zrobić urlop od tworzenia, bo zawsze to zajmuje twoją głowę. No i teraz też sobie myślę już o nowych rzeczach, nawet jakbym nie chciał, to będę to robił i coś tam będzie powstawało, coś nie, ja nie mogę zdradzać takich rzeczy. No właśnie, jakby to też są różne, wiesz... Jakąś taką dużą swobodę i dużą wyczuwam taką naturalność, nie? W tym, co mówisz i potrzebę, naturalną potrzebę tworzenia, szczególnie jak powiedziałeś, że cały czas tworzysz, teraz zestawiam to z sytuacją, w której na przykład siadasz raz w tygodniu i piszesz piosenki, to jakieś nie do pomyślenia. Widać, że to, co robisz, jest twoim życiem, że ty tym wkładasz w to no, 100% siebie chyba, mi się wydaje. 100 albo w ogóle. Tak to wygląda. No to fajnie, miło, że tak uważasz, tak faktycznie jest, bo dzień w dzień coś tam staram się sobie poskrobać. Mogę cię zapytać o, pewnie to pytanie jest ci zadawane we wszystkich możliwych wywiadach, ale dlaczego akurat Fatum? Wiesz co, właśnie nie wiem, czy w wywiadzie ktoś zdaniach. Wywiadał, ale tak? W dwóch zdaniach, no to miałem całe życie pecha i stwierdziłem, że wyciągnę całego pecha na wierzch, już się z nim pogodzę na maksa i może będę miał szczęście, jako już faktycznie. Zadarło. Ale, tak, brzmi, ale wiesz, że brzmi to jak konfrontacja z cieniem, czyli z tym jakby, co, jak, no już nie będę tego rozwijać, ale to pięknie. I faktycznie mówisz, że było tak, że od kiedy jesteś z tym jakby uzewnętrzniony, skonfrontowany, to jest lepiej? Tak, no znaczy to wiesz, to taka czysta metafora, a zrobiłem to w takim przypływie chwili. Nie, definitywnie tego nie sugeruję komuś, żeby tak robił, bo... Ja muszę mieć to szczęście, nie mogę komuś oddawać, prawda? I jakoś mi pomaga, jakoś dla mnie zadziałało, nie? Stało się też przy okazji moim jakimś charakterystycznym znakiem rozpoznawczym, czego nie planowałem, bo nigdy nie chciałem być jakiś super na wierzchu, nie? Tak. Czy mamy jeszcze chwilkę? Mamy, oczywiście. Chciałabyś coś jeszcze wiedzieć? Powiedz mi, czy na tych koncertach, które się zbliżają i jesteś w trakcie trasy, czy wplatasz tam, czy masz zamiar wplatać jakieś nowe utwory, czy na razie po prostu skupiasz się tak w 100% na tym materiale z polskiej Florydy? Wiesz, może się coś pojawić, jeszcze tego nie rozważałem, ale generalnie, no, tak jak wcześniej mówiłem, to ma takie swoje życie, że często wykonujemy zupełnym przypadkiem utwory w nowy sposób, który nie był wcześniej znany ludziom, bo z Odme DJ-em działam, który świetnie też produkuje muzykę i tam na żywo jakieś bębny daje i z publiką tworzymy te numery w jakiś nowy sposób, który wcześniej nie był znany, nie? Mam pytanie na koniec. Jaki nie chciałbyś być? Zgrzkniałym staruchem bym nie chciał być, dlatego jestem szczerym. Tak. Bardzo ci dziękujemy. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Powodzenia.
Bądź sobą. Do zobaczenia na koncertach. I wzajemnie. Hej, zapraszam. Hej. A teraz przenosimy się do Krakowa. Dobrze mówię, Piotrze? Jesteś w Krakowie? A tylko jakbyś mógł włączyć dźwięk, albo poprosimy, zaraz, nie ma problemu, wiesz. Spokojnie. Sprawa online, wszyscy wiemy, jak jest. O, halo? Wspaniale. Patrick the Pan, co dzisiaj mamy na patelni? Jesteś z nami? Jestem, słychać mnie? Tak. Słychać, teraz słychać. Dobra. Cześć. Dzień dobry, hej wszystkim. No, dzisiaj na patelni mamy wtorek. Mamy wtorek i to dżdżysty, przynajmniej w Warszawie. W Krakowie też tak mało przyjemnie? Chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo cały dzień siedzę w studiu, które jest w podziemiach i nawet teraz w nim jestem, więc zaraz wyjdę stąd pierwszy raz od rana. A często się tak zamykasz w studiu pod ziemią? Tak. Można powiedzieć, że to jest mój drugi dom i bardzo dużo pracuję nad muzyką swoją i czyjąś, więc jak nie jestem w domu moim tam, gdzie śpię, to najpewniej jestem tutaj. Moim zdaniem jesteś bardzo niedocenionym artystą jeszcze. Tak sobie teraz mieliśmy też dyskusję na ten temat. Dużo, dużo myślę jeszcze przed tobą, mimo że jesteś na rynku już od wielu lat. Wydawałoby się, że działasz, nagrałeś świetną płytę w ubiegłym roku, wydałeś ją, ale mogłoby być trochę głośniej. Jak myślisz, czy twój spokój ma na to wpływ, że jesteś cały czas gdzieś tak trochę z boku? Gdzieś tworzysz swoje, robisz swoje, konsekwentnie, widać, że nie za wszelką cenę, nie zależy ci na popularności za wszelką cenę, tylko gdzieś przede wszystkim chyba muzyka gra i chciałbyś, żeby to było zauważone i dostrzeżone. Jak to jest u ciebie? Ja ogólnie doszedłem ostatnio do takich wniosków w życiu, że ja wszystko zaczynam rozumieć o wiele później niż reszta świata. I mam tak i nie wiem, z social mediami, gdzie jak już wszyscy korzystali z Instagrama, to ja zacząłem jego przeciwnikiem, a i teraz, kiedy ja już go lubię, to już wszyscy się przenoszą dalej. Ja cały czas czuję, że tkwię w jakimś takim pościgu za cywilizacją i rozwojem i za jakąś taką świeżością, a ja cały czas jestem jeden krok za nią. I może też po prostu ten delay jest w mojej muzyce, że cały czas robię to, czego ludzie już może nie chcą. Ale też nie mogę tak mówić, bo nawet w sensie fajnie, że uważasz, że jestem niedoceniony, czy jestem niezauważony tak, jak powinienem, ale ja też niekoniecznie się tak czuję. W sensie mam swoją publiczność i gram dużo koncertów, śmiem twierdzić, jak na taką muzykę, więc nie narzekam na brak ludzi. Oczywiście mogłoby być więcej, bo zawsze mogłoby być więcej, niezależnie gdzie grasz. I zawsze będzie ten apetyt rósł. Natomiast ja mam taki jakiś spokój z tym wszystkim, że ja wierzę w sukcesywność, która leży w ciężkiej pracy i w tym, że dawno temu jeden z menadżerów mi powiedział, rób swoje niezależnie od tego, co się dzieje. I to jest moja taka filozofia życia, że niezależnie od tego, gdzie jest świat, tak jakby co jest teraz modne, co jest na topie, a co nie, czy jak trzeba, jak nie, to ja po prostu kieruję się bardzo instynktownie tym, co robię jako artysta i to jest mój kompas, który może jest troszkę zardzewiały i przeterminowany, bo już wszyscy mają kompas w telefonie, ale ja dalej będę się kierował nim. Ale wiesz, sztuka używania kompasu, używanie kompasu takiego manualnego, to trzeba naprawdę potrafić. Nie w telefonie. Narodziło mi się mnóstwo pytań. Ja bym cię chciała o tyle rzeczy spytać. Odniosę się do tego, co powiedziałeś, że ja cię tak odbieram właśnie jako takiego nieformatywnego artystę, takiego, który trochę jest inny i to jest najwspanialszy komplement, jaki mogę ci podarować w tej chwili. Że jakby ty masz swoją, ty jesteś jak taka, ja cię czytam jako taką powieść w odcinkach i masz tą swoją taką koronkową charyzmę, nie wiem jak to nazwać, ale jesteś cały czas jakby sobą, mam takie wrażenie i no i to jest wielka w ogóle łaska dla artysty mieć w sobie wewnętrzny spokój i w ogóle móc realizować tak o tym myślę teraz, tak to czuję.
swoją pasję pracować z muzyką na co dzień, tak? W taki sposób jakiś równy, bo tak odczytałam to, co powiedziałeś, że to jest takie równe, że po prostu pracujesz z muzyką na co dzień. Wiemy wszyscy, że jesteś wszechstronnym profesjonalistą, poza tym, że masz swoją osobowość wyraźną, wyrazistą osobowość artystyczną, to jesteś też artystą koncertującym i też masz kontakt z potężną publicznością jako muzyk koncertujący, prawda? Tak. Czyli tych doświadczeń po prostu muzycznych masz na swoim koncie, no chyba multum, i naprawdę godne podziwu jest to, że jakby trzymasz swój core, ten taki rdzeń, że jesteś po prostu Patrykiem Depanem. Konsekwencja. I to jest wspaniałe. Tak, cały czas. Że nie wpadłeś w sidła jakiegoś po prostu producenta muzycznego, który powiedział: mam na ciebie pomysł. Raz próbowałem i bardzo szybko oboje doszliśmy do wniosku, że po prostu to nie to. Ktoś próbował włożyć je w jakieś ramy, tak? Może nie, że próbował włożyć w ramy, ale po prostu postanowiliśmy, w sensie ja, Turnia, coś tam zrobić eksperyment. Nie, pójść do producentów, zobaczymy, co się wydarzy. I nic się nie wydarzyło. Po prostu zbyt chyba uparty w tej swojej wizji i gdzieś po prostu moje systemy bezpieczeństwa mi się szybko zapaliły, że okej, no jest to wszystko inne, fajne, szlachetne, ale to nie jest po mojemu. Czy będzie kontynuacja Miło Wszystko? Czy to będzie coś podobnego? Mówię oczywiście o płycie, która w 2021 roku pewnie bawiła niektórych z Państwa. No. Dogrzewała. Dogrzewała, tak. Te refleksje, te cudowne tam takie porównania jakieś takie, ja się przenoszę, wychodzę sam z siebie, stoję obok i zastanawiam się, skąd w tym chłopaku taka wrażliwość. Naprawdę. Ja myślę, że ten Kraków to ma jednak znaczenie trochę, wiesz? Pochodzisz po tym Kazimierzu, tam gdzieś po Podgórzu, nie wiem gdzie i to jest, ta energia się tam udziela w muzyce. Ta krakowska muzyka jest bardzo specyficzna, krakowskie czasy Manamu są piękne i to, co się tam działo, w ogóle zawsze jest. Kraków ma to coś, myślę, Patryk. Tak, chyba. Jeśli z Krakowa... Tak, to prawda. Tam jest zawsze jak niedzielę. Jak wyjeżdżam stąd na przykład do Warszawy, którą również bardzo lubię, ale jak wyjeżdżam do Warszawy, to mam wrażenie, że tam jest wszystko tak o 150% szybciej. I komunikacja nawet miejska i no jest tam to tempo. Rozumiem, oczywiście że stolica to musi tak falować, tak. Tak, ale w Krakowie czuję, że jest tak spokojniej, nawet jeśli nie mam tego i wszystko. Piotrek, ty też ogłosiłeś swoją trasę koncertową? Niewielką, ale tak. I chciałabym, żebyś nam powiedział, gdzie zagrasz, gdzie możemy cię posłuchać. Bo ja już zauważyłam, że w Warszawie nie grasz póki co, ale mam nadzieję, że taki termin gdzieś dojdzie i będziemy mogli, ja będę tak, mogła po prostu gdzieś przybyć. Posłuchać cię. Oczywiście. Na pewno Warszawa dojdzie, natomiast póki co mamy 5 miejsc. W poniedziałek w Walentynki gramy w Chełmie, później w czwartek gramy w Bydgoszczy, w piątek w Gomunicach, w sobotę nie pamiętam, a w niedzielę gramy w Kołbrze. Czyli tak dzień po dniu, tak? Czy jesteście w takiej trasie? Tak, mamy takie przerzuty duże. Przerzuty. No i ciężka przelotka na końcu Kołobrzeg, Kraków, ale no, też. Kołobrzeg, Kraków to jest jak konkret, po prostu Zgorzelec, Sejny niemal. Ale to też jest to wyczerpujące, jakby przemieszczanie się, wiadomo, to wszyscy koncertujący muzycy o tym wiedzą, ale też jest w tym jakiś taki czar i urok, którego jakby nie da się wygenerować w żaden inny sposób, po prostu trzeba być w trasie i robić, po prostu pokonywać te odległości, by dotrzeć do publiczności, zagrać jej koncert. Patryku, dziękujemy ci bardzo. Mamy jeszcze. Tak? Tak, mamy jeszcze ten czas na dla naszych ostatnich uczestników naszego czatu z jurorami. Przypomnę Państwu, tak na wszelki wypadek, może ktoś dołączył właśnie, że to jest czat naszych nominowanych do odkryć Empiku w ramach bestsellerów. To wszystko już za tydzień, za chwilę powiem co i jak gdzie. A dzisiaj przybliżamy Państwu sylwetki tych nominowanych, naszych młodych, pełnych energii. Witalnych. Witalnych, tak. Płodnych muzycznie, takich bardzo kreatywnych i otwartych. Och i jachy, no ale jak się nie fascynować takimi ludźmi, którzy są przecież
No naprawdę inspirujący. Bardzo mi ciekawi, co się wydarzy dalej. I nasi ostatni goście. Dobry wieczór. Czy my się słyszymy? Cześć. My się słyszymy w takim razie. To super. No ja się bardzo cieszę, że mamy okazję, że ja mam okazję porozmawiać z wami i no już postaramy się też was jakoś sensownie wyeksponować podczas tego naszego spotkania. Chciałam wam bardzo podziękować za wspaniałą płytę, którą nagraliście. Jest niezwykle klimatyczna i chciałam, jeżeli mogę, zadać pierwsze pytanie. Jasne, oczywiście. No. Czy udało wam się stworzyć remix Królowi? Bo słuchałam wczoraj wywiadu, przedwczoraj. Chyba wiem, o jakie wywiad chodzi, ale nie udało się, nawet nie próbowaliśmy, nie było takiej sposobności. Rozumiem. Chciałam tylko powiedzieć, że moim zdaniem to jest niezły pomysł właśnie, żebyście jakby swoimi wrażliwościami przetransponowali ten vibe królowy. Rozumiem, że państwo chcieliby bardzo nagrać duet z królem, tak? Nie, była rozmowa, wiesz, natknęłam się na taki wywiad sprzed 9 miesięcy bodajże. To było tuż po premierze chyba waszej płyty, albo jakoś bardzo niedługo. W którym właśnie rozmawialiście z dziennikarzem o królu. Tak, to było faktycznie po stronie, że płyty, ale tej poprzedniej, wrócimy po nas, wracamy do roku 2018. I faktycznie, to nic się od tej pory nie zmieniło, no bo Boże jest takim artystą, którego oczywiście bardzo podziwiamy, ale jakoś nic w tej sprawie się od tego czasu nie zdarzyło. I w sumie to i dobrze, bo jakoś tak mogliśmy dzięki temu skupić się na własnych utworach. Na własnej twórczości. Tak, jeśli będzie kiedyś taka okazja, no to myślę, że... Dobrze, tego wam życzę. W ogóle myślę sobie, że jesteście takim przykładem takiego zespołu, który... Ja wiem, że jest wiele dyskusji na temat tego, jak można zaistnieć w świecie, tak? Ja myślę sobie, że jesteście takim... Właśnie, jak to jest? Czy wy jesteście duetem? Bo wiem, że koncertujecie w szerszym składzie. Jesteście po prostu... Tak naprawdę studio, to znaczy w takim pokoju domowym, gdzie mamy cały nasz sprzęt, czyli nasze domowe studio. Tam jesteśmy zawsze we dwójkę i twory powstają we dwójkę, ale mamy to ogromne szczęście, że koncertujemy w szerszym gronie z naszymi przyjaciółmi i to jest ogromny skarb, dlatego że to wszystko, co sobie wymyślamy, później możemy pokazać naszym przyjaciołom i oni z nami właśnie wyruszają tą taką podróż, o której ty też mówiłaś. Chociażby mieliśmy w zeszłym roku okazję pojechać z Kołobrzegu do Mysłowic i... Prawie tak. Czyli możecie opowiedzieć Piotrkowi, jak to jest po prostu pokonać taką odległość. Tak, tylko zdecydowanie nie polecam jechać busem, który ociąga maksymalnie 90 km na godzinę i na Górze Świętej Anny tam po drodze do właśnie Katowic i Mysłowic ledwo co 40 km na godzinę, to po czym nie wiem, więc 13 godziny podróży nie polecam. Ale z powrotem podróże muzyczne są bardzo okej. Tak, no tak, czyli rozumiem, że wy sobie... tworzycie we własnym domowym studiu, a potem po prostu wnosicie jakby ten materiał stworzony na próbę już z zespołem, z bandem, żeby oni po prostu też jakby swoimi instrumentami pomogli wam zrealizować jakby to wszystko, co powstało, tak? W tym waszym duecie. Tak. Chociaż w sumie tych ścieżek zawsze jest więcej niż na pięcioro muzyków, ale jakoś... Ale to są takie elementy, że jeżeli tego zabraknie, to ta dusza będzie, bo będą harmonie Ani, która gra na klawiszach, czy też od laty zgramy z Jarkiem, który gra nas na perkusji, więc jakby wiemy też, komponując perkusję, w szczególności Marcin komponuje perkusję, bo też sam jest perkusistą, wie, że komponuje taką perkusję w utworze i to może później zabrzmieć właśnie z takim Jarkowym filmem, więc to jest... też świetna możliwość zaprezentowania utworu
trochę tak jak na albumie, a trochę jednak inaczej, bo są innych osób. No jasne. Mnie trochę, słuchajcie, uciekło to pytanie, bo ja też nie jestem profesjonalną prowadzącą, zdecydowanie wolę śpiewać, ale chciałabym jakby dokończyć to pytanie. Czyli co wam się marzy? Czy to nie jest tak, że czy wam jest dobrze w naszym kraju w kwestii ekspansji waszej twórczości, czy na przykład chodziło wam po głowie, żeby przenieść się do Berlina czy do Brighton, żeby tam na przykład jakoś rozwijać skrzydła? Jak to jest? Bo jednak no, cały wasz album jest napisany w języku angielskim. Ja uważam w ogóle, że to nie jest żadna przeszkoda do odbioru, tak? Bo no nie jest to bariera jakaś ogromna, tak jak może kiedyś to było barierą. Mówię o barierze lingwistycznej. Dzisiaj to w ogóle nie ma chyba żadnego znaczenia. Nie? Tak, no właśnie jak wam, powiedzcie mi, czy wy macie takie właśnie aspiracje, takie ambicje, żeby gdzieś się zmienić współrzędne? Właśnie, w ogóle to jest bardzo fajne pytanie, tak na to patrzymy, bo to jest bardzo spójne z tym, jak my na to patrzymy. I w ogóle dla nas to się w ogóle nie wyklucza. W ogóle zacząć może od kwestii bariery. Jest taki świetny album nagrany przez Johna Portera w roku 1980, który był nagrany w Polsce, chyba zresztą w ogóle we Wrocławiu, i jest bardzo dużo krążących płyt winylowych po Polsce, po różnych sklepach z używanymi winylami. To jest świetna płyta, która w sumie nie wiem jak została przyjęta wówczas w latach 80., ale myślę, że to, że był artysta śpiewający po angielsku, to w ogóle dla mnie na przykład, kiedy miałem 14-15 lat i trafiłem na tę płytę, to w ogóle nie było do pomyślenia, że to może być jakiś problem do kogokolwiek doznawać tej muzyki, która jest wydana w obcym języku, bo przecież my jesteśmy oczywiście najbardziej wyeksponowani na rynek anglosaski, najwięcej do nas dociera z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę muzyka odbywa się na całym świecie i sięgamy czy to nie tą muzykę z różnych regionów geograficznych, w różnych językach. I ten angielski jest tak naprawdę jedną z wielu możliwości. Zdarza się nam słuchać muzykę w językach, których w ogóle nie rozumiemy i w ogóle nie ma to żadnego wpływu na odbiór. Tak. A kiedy ktoś chce poznać, o czym jest śpiewane, to i tak taką lub inną drogą do tego dojdzie. Więc kwestie języka w sumie wychodzą, one zupełnie naturalnie śpiewamy w tym, który trzeba się śpiewać. Który czujecie, tym, tak? W czym jesteście tak, w czym się świetnie poruszacie, ale no, o tym moglibyśmy długo, długo jeszcze rozmawiać, słuchajcie, o barierach językowych. Ja sama, mieszkając w Londynie wiele, wiele lat temu, chodziłam do The Old Vic Theatre na spektakle, z których naprawdę nie rozumiałam 70%, naprawdę, serio. To był magia prostu, miejsca, to był... rozumiem. Ale ja też, to był też taki moment, ja byłam tuż po maturze, ja potrzebowałam w ogóle kontaktu z emocją, ze sztuką, tak, jakby z emocjami, jakby słucham też, nie wiem, no, utworów, jak jestem w Indonezji, w języku mandaryńskim powiedzmy, jakby nie czuję, ja czuję jakiś taki, no coś tam po prostu się we mnie porusza, no to jakby no, ma wprowadzać ruch. Jak już czegoś nie rozumiem, to jakby po prostu dążę do tego, żeby powiedzieć, że sztuka jakby wprowadza ruch na poziomie emocjonalnym też i to jest wspaniałe i to nie jest doświadczenie intelektualne. I ta prawa półkula ma sobie pracować, nie? Oxford Drama. Nie, jeszcze pogadajmy, jeszcze nie kończmy. Proszę bardzo. W sumie odpowiedziałem na pierwsze pytania Meli, a tak naprawdę jest jeszcze duża kwestia potencjalnego naszego bytu w jakiejś innej lokacji na świecie, poza granicami naszego kraju. To się tak naprawdę wcale nie wyklucza, bo chociażby przykład Julii Marcel, która rezydowała w Berlinie, a tak naprawdę działała twórczo przede wszystkim, nie wiem, czy chociażby Adam Byczkowski, taki person, który bardziej osadzony jest w tej scenie amerykańsko-kanadyjskiej, to są dobre przykłady na to tak naprawdę, że w szczególności w dzisiejszych czasach wszyscy naprawdę jesteśmy obywatelami świata i nie ma tak naprawdę znaczenia gdzie. My jesteśmy z Polski i z tą sceną jesteśmy najbardziej
związanie, a to gdybyśmy chcieli na przykład zaczynać od nowa w Berlinie, czy w Brighton, czy w Los Angeles, każdy, kto pojechał kiedykolwiek na zagraniczny festiwal showcase'owy, wie, jak mnóstwo jest wspaniałych, utalentowanych artystów na całym świecie i powstaje tyle dobrego w muzyce, że... Tylko chłonąć i odżywiać się tym. Tak, i jak gdyby zaczynanie od nowa oczywiście jest kuszącą przygodą i w jakiś sposób można, jeśli ktoś naprawdę ma dużo pewnie może próbować, ale jak gdyby stawianie wszystkiego na jedną kartę to może trochę... Może nie jest konieczne, nie? Może właśnie wcale niekonieczne, bo tak naprawdę bardzo dobrze też się tutaj czuję. Natomiast jeśli tylko to będzie taka okazja, no to czemu nie? Powiedz, na koniec jeszcze chciałabym was, mogę jeszcze? Oczywiście, Mela, tak. Słuchaj, wszyscy czekamy. Dawaj. Chciałam spytać o wasze plany koncertowe, gdzie można was posłuchać. Jakby, powiedzcie, co jest teraz dla was ważne. Czy szykujecie się do jakiegoś wydawnictwa, czy właśnie jakiś koncert jest na horyzoncie i mamy na niego przyjść i nasi dzisiejsi widzowie? Na pewno planujemy w tym roku granie koncertowe w Polsce, może poza Polską, jeżeli da radę. Oczywiście, jeżeli COVID nie stanie na drodze, ale dla nas też bardzo ważne jest, aby przysiąść do muzyki, bo gdzieś tam w międzyczasie, kiedy robiliśmy trzeci album, pojawiły się pomysły na czwarty album i tego czasu w ostatnich miesiącach nie było tak dużo, ale za każdym razem, kiedy z Marcinem siadaliśmy do utworów na czwarty album, to była w nas jakaś taka niesamowita euforia, że nie możemy się doczekać, kiedy tego czasu będzie trochę więcej. Kiedy będziemy mogli przysiąść i stworzyć to dziecko za ten czwarty album. Więc takie plany na ten rok. Bardzo wam dziękujemy. Dobrze, niech wam się wiedzie. Wszystkiego dobrego. Za krótko, ja słuchajcie, to tak miało być, a Mela na początku mówi, ja wiesz, ja to nie jestem tam profesjonalna, ja to nie dam rady. Ja mówię, Mela, zobaczysz, będzie 19 amatorką. I będziesz mówiła, ale to już koniec, jeszcze bym pogadała chwilę. No. Oczywiście, bo ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, a szczególnie z tak wspaniałymi gośćmi. No wiadomo, że można by długo i długo, długo i długo. Ja jestem przekonany, że będzie okazja, bo mam nadzieję, że przed każdym z naszych gości bardzo ciekawa muzyczna przyszłość. Do zobaczenia na koncertach, w żadnym wypadku, żeby nie były ograniczone, ale żeby nie było powodów w ogóle do ograniczenia tych koncertów, tego wam życzę i płyt i do zobaczenia za tydzień dokładnie gala bestsellery Empiku, w ramach której poznamy również odkrycia Empiku, czyli ktoś z was będzie laureatem i będzie o nim, mam nadzieję, głośno, nagroda jest naprawdę atrakcyjna, więc jeszcze tydzień, ostatni tydzień emocji, trzymam za was kciuki. Państwo oczywiście mogą oglądać transmisję z tej gali za tydzień w telewizji TVN. Wszystko startuje o 19.45. Będzie także do oglądania, do obejrzenia na żywo we wszystkich mediach Empiku, Instagram, Facebook, YouTube i tak dalej. Także tutaj oczywiście mam nadzieję do zobaczenia. No i szanowni państwo, proszę słuchać muzyki tych wspaniałych artystów i w ogóle szukać pocieszenia w muzyce. To jest jednak naprawdę wspaniałe lekarstwo na wszelkie troski. Wszystkiego dobrego. Przepraszam, tylko Patryk wyszedł ze studia, zobacz, z piwnicy. A, widzimy tak, właśnie, Patryk. Że idzie teraz ulicami Krakowa. Bardzo wam dziękujemy. Ale tylko my go widzimy. Bardzo wam dziękujemy, trzymajcie się i twórzcie wspaniałe rzeczy i do zobaczenia. Luna Ochman, Oxford Drama, Patryk Dupan, Szczyl, powodzenia. Bardzo wam dziękuję, bądźcie sobą. Też państwu dziękujemy za miłą spędzoną godzinę. A mamy nadzieję, że było przyjemnie, że przybliżyliśmy sylwetki i no widzimy się niebawem. Mela Koteluk. Marcin Wojciechowski. Dziękujemy. Dziękujemy.